Hej, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy vloga. Jestem taka niewyspana, że po prostu masakra. Może i nie wyglądam, ale tak jest. Dostaję od was bardzo dużo zapytań o to, czym maluję twarz. I od ponad roku cały czas tym samym już pokazuję. To jest cały mój asortyment podkładowy, chciałam powiedzieć pokładowy, jak na statku. Jeżeli ktoś ogląda mnie już od roku, to pamięta, że jakoś rok temu kupiłam właśnie ten podkład Catrice i ja go mam do tej pory. Ja go mam dokładnie tyle, jeżeli tutaj widzicie, dokładnie nie wiem, czy to kamera oddaje, tylko że ja mam kolor 040 i on jest bardzo ciemny. Ja używam go dosłownie kilka kropel, no bo słuchajcie, w ciągu roku ja go nie zużyłam całego, to jest kilka kropel. Kilka kropel dosłownie Maybelline, bo ja nie używam szpachli ani niczego innego, tylko to jest ociupkę. I Catrice, który używam cały rok, to znaczy to nie jest jeden, to jest akurat już chyba trzecie, czwarte albo i piąte opakowanie dokładnie. To znaczy stawiałabym czwarte, piąte, więc to jest po prostu cała filozofia. Wcześniej miałam... co miałam za podkład wcześniej? Już wiem, wcześniej miałam Bourjois CC Cream. I który też był jaśniutki, no ale że mi się skończył, a ten jest tak ciemny, że jak nałożę go na całą twarz, to jest, no teraz nie nadaje się to po prostu. Więc dokupiłam Maybellina, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolona i korektor mi się kończy i nie wiem, czy postawię na ten, czy Affiniton korektor sobie zakupię, bo pamiętam, go miałam chyba dwa razy i bardzo dobrze mi służył. Cała filozofia, proszę bardzo. Hi, moi państwo! Po raz kolejny. Jest przed 15:00. I nastąpiły takie emocje, takie sytuacje po prostu, które wymagają nagrania vloga. I jadę do Lidla po pościel. Wiem, ekscytacja sięga po prostu zenitu. Ale i tak miałam coś do załatwienia w kole w przyszłym tygodniu. Udało mi się to przełożyć na dziś, więc nie będę robiła pustego przelotu, bo o tej godzinie być może... nie uda mi się nawet nic złowić. Wiecie, o co chodzi, nie? Tak sobie myślę, że no przecież pościel to się kupuje tylko w Lidlu. Nigdzie indziej nie można kupić, nie? No, rozumiecie mnie, nie? No, ale właśnie fajnie mi się złożyło jedno z drugim, także nie jadę też bez powodu, znaczy bez powodu, tylko i wyłącznie po pościel. Do Biedronki wjadę po te warzywka, tę mieszankę warzyw, tą fajną taką, którą wam pokazywałam ostatnio, także słońce wychodzi, jest minus 9, ale podobno zaraz te mrozy mają, wiecie, uciec i niby ma być 10 na plusie. Nie wiem, ja już w pogodzie nie ufam. Najpierw była kwestia kilka dni temu, że... ale słońce daje, najpierw była kwestia kilka dni temu, że że mrozy mają być tylko do piątku, a teraz stwierdzili, że jeszcze przez weekend będą, więc to 10 na plusie w przyszłym tygodniu, to ja wcale nie wierzę. Jak tam będzie na plusie, to będzie, ale że 10 to no niekoniecznie. Więc dobra, jedziemy, moi państwo. Jesteśmy! I gówno, nie ma gdzie zaparkować. Jezu, ile ludzi, wszyscy po pościel. Nie no, żartuj. Ale jest makarena, ale jajca. No dobrze, zaraz coś tu wymyślimy. Słuchajcie, jest dużo, dużo później. Ja sobie jeszcze skoczyłam do Biedroneczki na zakupy. I wiecie co? U mnie w Biedronce, jak się wyjdzie już za kasę, jak się zapłaci, to tam takie stoją kwiaty. Te kwiaty są przy wejściu, jak się wchodzi. I jak się wyjdzie z kas, to tam są kwiaty. I słuchajcie, były uszy Shreka po 7 zł. Takie wielkie, takie wielkie. Ale ludzi było tyle po prostu, że masakra. I chciałam powiedzieć, że z minus 9 zrobiło się, słuchajcie, minus 3. Może idzie to ocieplenie, może w końcu mieli rację. Tu wam mogę pokazać, że w końcu dorwałam miseczkę, taką piękną w Biedronce, tak mi się podobała. Co do pościeli, no to... a nie, ja nie nagrywałam. Pościeli nie było żadnej. Żadnej, to znaczy żadnej. Mi się w ogóle podobały dwa kolory. Z tego koloru nie było ani jednej pościeli. Ja potrzebowałam pościel na 1,60 m. I powiem wam, że najwięcej oczywiście zostało tych 2 na 2,20. Ale zadzwonił do mnie tata i mówi tak: wiesz co, jadę do Lidla i jak tam u ciebie, były te pościele czy nie, nie?
on, a ja mówię, no że nie, no że zapomnij, nie? On, no tak czułem i tego, nie? Mówi, jakby były, to ci wziąć, czy nie chcesz, nie? A ja mówię, no to daj mi znać w sklepie i ten. No i tata tam wiedział, który wzór. I się udało i mi kupił! Wiecie, jakie to jest ekscytujące? Dorwałam pościel w Lidlu. Nie, te pościele są naprawdę fajne, godne, dobrze się piorą, 100% bawełnka, kolor się nie, ten, nie blaknie. Ja nie wiem, ile mam zestawów, ze trzy komplety albo cztery mam i nie narzekam na ani jeden. Jak dojadę do domu, w ogóle Jezu, jak ja tu podkręciłam to ogrzewanie, słuchajcie, normalnie się tu ugotuję za chwilę. Załatwiłam to, co miałam załatwić, byłam w Lidlu, byłam w Biedronce, zrobiłam małe zakupki, więc nagram wam za chwilę to, co kupiłam. I się wściekłam, bo wiecie co? Przy tym, w Biedronce były takie fajne, drewniane, silikonową rączką łyżki wiecie, do gotowania, do mieszania. Taka fajna. 8 zł albo 7. I tak chodziłam z tą łyżką w ręku, zamiast ją włożyć do koszyka, że w efekcie jej nie wzięłam, tylko ją odłożyłam gdzieś, nawet nie wiem gdzie, wiecie? I nie mam tej łyżki, bo przy kasie tak, kurczę, pani kasuje, patrzę, nie mam tej łyżki. Mówię, kurczę, to w efekcie ją chyba wzięłam i po prostu gdzieś zostawiłam. No ale cóż, takie życie. Więc dobra, jak dojadę do domu, a jeszcze trochę mam kilometrów z 15, to nagram wam zakupy jedzeniowe i czas się wziąć za obiad. A że obiad mam już gotowy z dnia wczorajszego, tylko wyjmę i odgrzeję, no to już mam problem rozwiązany. Bazyl tu robi nadzór, a ja rozpakowuję i zaraz wam nagram. Kupiłam 3 opakowania właśnie tej mrożonki w Biedronce. Ona jest bardzo, bardzo dobra, także polecam. Dobrze, lecimy na Szczecin. Tu mamy zielone jabłuszka. To jest ta piękna miseczka. Pamiętacie, we vlogu kiedyś pokazywałam, jak byliśmy na zakupach, chyba z Paulą, i nie kupiłam właśnie, i jak na złość chciałabym chociaż 2, żeby były takie same, to niestety była jedna, ale już nie mogłam się powstrzymać. Coś, co również nie ma najzdrowszego składu i słuchajcie, teksty... O! Kto ci do jasnej cholery pozwolił wejść na stół? Mirandzia. No, patrzcie, jaki bezczelny! Proszę. Jeszcze wyskuje. A mianowicie, wracając do... o Matko Święta. Do tego wszystkiego. Słuchajcie, ja mam oczy, ja mam swój rozum, mam swój rozsądek i doskonale zdaję sobie z tego sprawę, co pakuję do swojego żołądka i co kupuję. Więc wiecie, jeżeli wy żyjecie inaczej, to róbcie tak dalej. Ja żyję tak i będę jadła to, co mi się podoba i nie będę za każdym razem podkreślała, że coś ma, nie wiem... skład taki średni, niefajny, nie wiadomo jaki. No bo ile można, słuchajcie, to podkreślać? Każdy ma swój rozsądek i każdy kupuje to, co uważa. Więc nie wiem. Krem. Miałam już z tej serii krem, ale wtedy miałam niebieski. A że mi się skończył, to postanowiłam teraz wziąć różowy. A różowy mamy nawilżający do cery suchej i wrażliwej. Nie muszę mówić, że to są moje dwa, że to jest mój ulubiony jogurt naturalny z Biedronki. Tu był jakiś śmieszny makaron w Biedronce i postanowiłam go wziąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu mamy winogronko, czosnek, szczypior, a jak mamy szczypior, to może oznaczać jedno, ale to za chwilę. Tu za 6 zł mamy raz, dwa, trzy, cztery opakowania, tak? Boże, dobrze ja widzę. 4 opakowania. Takie malutkie. Zawsze się śmiałam właśnie, jak były zestawy takich pojemników i były takie małe opakowania i nigdy nie było to dla mnie przydatne. A teraz wiecie, jak jestem panią swojego domu i gotuję, to uważam, że takie małe pojemniczki, nawet gdy potrzebujemy coś zabrać ze sobą jako posiłek, ewentualnie wiecie, otworzymy coś, to fajnie jest właśnie mieć takie małe pojemniczki. Były właśnie takie i były takie wysokie, a tu znalazłam potem takie malutkie. Tu mamy jedną szaloną bagietkę, worki na śmieci, czerwoną cebulę, śledzia. Bardzo lubię śledzie z tej serii właśnie, z żurawiną i brzoskwinią. 2 opakowania kurkumy, śledzik. Bardzo dobre są te soki, już któryś raz z rzędu kupuję 100% w Lidlu.
Tu mamy pomarańczowy, a tu taki jak widzicie. Druciaki tak zwane, jedna czytryna, no i mamy rzodkiewkę, cztery, o, jest śliwka, cztery śliwki, cebula, również berlinki, na którego składem się nie będę wypowiadać, bo doskonale wiem, co tam jest. Gdybym nie chciała, to bym tego nie kupiła. I twarożek, czyli będzie znowu twarożek z rzodkiewką i ze szczypiorem. No to wszycho ja rozpakowuję. Proszę, czyż to nie pięknie wygląda? Dobra. Ja nie wiem, co ja wam mówić. Włączyłam kamerę i w ogóle ci powiem, że mi jest gorąco. Bo jestem ubrana, a ty jesteś w bluzeczce, czy w bluzie, a ja normalnie kiszę ogórka. Więc, haj, dzień dobry, jedziemy do kina. Ale ci tak powiem szczerze, że mi się nie chce iść do kina. A wiesz, ile ten film leci? Rozumieliśmy na żarcie? 2 godziny. Ty. Ale cię zaraz pizgnę. My to zawsze romantycznie, jedziemy do kina, jedziemy do kina. Jedziemy na żarcie, będziemy sobie po pościel spokojnie, zakupki zrobimy, a film będzie w telewizji. Jaki w ogóle osioł! Jeleń i osioł do kwadratu. Ale tak ostatnio jechaliśmy do kina, nie? Ostatnio też tak pojechaliśmy do kina. Zabrać. Tak, pojechaliśmy do Sfinksa, zakupy zrobiliśmy, pojechaliśmy do domu. O, ale szydera. Ale nie, bo mieliśmy iść na Kobiety Mafii, a generalnie tam podobno co drugie słowo to jest na K. Dużo scen takich, jak to się mówi, seksualnych i dużo przemocy w ogóle jest w tym filmie. No i słaby jest. No i podobno jest słaby. Ale chcieliśmy iść zobaczyć, dlatego że ja Botox, ty nie oglądałeś Botoxu. Ja nie chciałem iść, pół zasięgi. A no, w sumie no to nie chciałeś iść, no tak, no to też racja. I ja oglądałam Botox i ja byłam pod wrażeniem tego po prostu, tylko że ja nie oglądałam filmu, tylko na Showmaxie oglądam serial. Ja w ogóle generalnie jak mam iść na polski film, to jestem chora. Przecież ten Botox to mnie Paula namawiała jak była teraz, 5 razy musiała do mnie mówić, obejrzyjmy ten Botox, a ja jak słyszę polski film, to tylko uznaję pierwszą miłość. To serio? No wiem, no się śmieję, ja nie lubię polskich filmów, nie wiem dlaczego, jak słyszę jakąś ekranizację polskiego filmu, to ja jestem po prostu tak uprzedzona, że no nie wiem. Botox mnie zaskoczył, albo ten Belfer ostatnio, ten serial, o, no to też. Ale generalnie, jak mam obejrzeć polski film, no patrz, ale jestem patriotka, nie? No jak jest do dupy, to co się będziesz męczyć? No ale no wiem, no ale no i nie wiem, no ja tak mam, ja nigdy nie lubiłam polskich filmów. Naprawdę, nigdy, nie wiem, więc... Nie chcesz iść do kina? Ciągnie się Wiktor Rzeczy. Ty z małżonką nie chcesz iść do kina? Pojedziemy do Sfinksa, no. Do Sfinksa? To jest lepsze niż kino. Ja nie wiem. To jest chyba szyderka trochę. Ale to jest nie pierwszy raz, bo ostatnim razem to było to samo, ale to już nie pierwszy raz w naszym tym, że jedziemy do kina, a idziemy co? Idziemy coś zjeść, potem zakupy spożywcze i do domu. W porządku. Jeżeli chodzi o pogodę, mamy w tej chwili ile? 4. Minus 4, nie? Żeby nie było. W połowie tygodnia mówili, że na weekend to już przejdzie, ale pod koniec, nie, w połowie tygodnia, nie, na początku tygodnia mówili, że do piątku mrozy, ale w połowie tygodnia jednak stwierdzili, że jeszcze przez weekend to będzie trzymać, więc fajnie jak na kombajnie. No dobrze, więc najpierw musimy zatankować jeszcze. To pierwsze, co musimy zrobić, wjeżdżając do Konina. No to wszystko Juki pójdzie, spokojnie się musimy. Do Yuki Sushi? Tam przyjemnie w sushi, ja sobie zdaję tego ramena z tym. Yuki Sushi? Zwykle sobie gorącą wypiję, potem sobie zdaję. Tam mają takie te fajne kurczaki. A, znaczy dobra, no to zakupy to nawet nie musimy jakoś specjalnie robić, ale mieliśmy do Orange wjechać, zobaczyć. No to możemy wracając, pojedziemy do Orange i na galerię? Zrobimy zakupy. No. Na galerii jest Orange, nie? Jest, właśnie jest. No to by było w paski wszystko. No, czyli z tego jedziemy na stary postęp. No do na ramena. Ty pościel odbierze zaraz. A no, ja odbiorę moją pościel z Lidla. Nie hawajską, jaką hawajską? To jest taka tropikalna. O tym myślałem, tym, żeby na gaz, jak się na pies spierdoli. Jak ty wyzywasz? Jak ty mówisz? Jak się na pies zepsuje, to o tym gazie chcieli pomyśleć. Przez to chyba tak, że nie wychodzi. No nie wiem, no zobaczymy, będziemy analizować. Ej, tu się też coś zrobiło. Mostek zrobił. A nie, to było przecież. A się tu wybudowali znowu, patrz. Co, jedziemy, to tu coraz więcej tych budynków, tamte chyba, nie? Tu to też postawiają to wszystko. Się nie przejmuj. Będzie dobrze. Więc dobrze.
Na razie nie jedziemy do kina. Jeszcze mamy 10 km. Może nam się zdanie zmieni. Ale wątpię. Nie, nie. Wątpię. Jeżeli chodzi o mnie, to nie. Lepiej to przejeść. Jakbym wzięła Mirkę i Grubego, to by ze mną poszli bez problemu. Jakby było głosowanie, to by poszli do Zarcie. Nie, bo ja bym z nimi ustaliła, że do kina, a później jedzonko na przykład. To by nie mieli żadnego... A oni powiedzieli jedzonko i potem drugie jedzonko. Nie, no. Tak, bo oni jedzonko muszą poprawić jedzonkiem. Choinki pościnali, widziałeś? Co oni tu porobili? Zobacz, ile tego powycinali. Co tu się zadziało? Trzeba przy drodze równa się śmierć. No wiem, ale to nie było przy drodze. A może nie, no tu były przy drodze akurat. Zakręt. Ej, zobacz, tu nadal podtopione wszystko jest tutaj. Jemy, kiedy co... miało to puścić? Ale te tereny tu mają straszne, takie no podmokłe. Okropne. Więc ta warta to gdzieś nie wylewać, gdzieś dojście nie jest. Nie wiem, no coś tu jest, no zobacz, tu jakie powylewane. Jeny, ile tej wody tu jest. Matko święta, godzina. Co do samochodów? O, dwa pieski mi. O, paliwo zapaliło się. Debaliło się? No to trzeba go nakarmić. Zamiast do kina wolę wlać paliwo. Ale żeś teraz powiedział. Tak czy siak trzeba było wlać paliwo i iść do kina. To teraz ci... Zaoszczędzę na biletach, wleję na skórę. Nie no, daj żyć człowieku, daj żyć. Bo już nie szarpie, nie? On zimny był. Teraz normalnie szarpie. Samochód szarpie. Te świece mogą być. No coś się dziadkowi zaczyna robić, no. W końcu już swoje lata ma, no to co ty chcesz od niego? Wieczny nie będzie. Ogarnij się. Jesteś... Jaki ty jesteś dziwny. Więc... Cicho, siedź. Ja teraz dyskutuję. A ty mi przerywasz. Poważną, ciężką rozmowę, którą chcę zacząć. Że byliśmy w Yuki Sushi, jak teraz było widać. I to jest po prostu mistrzostwo świata. Ceny są co prawda troszkę wyższe niż byliśmy w innych takich miejscach, gdzie można zjeść sushi, ale to, co to było mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. I nie bez powodu na stronie można... Myślałam, że ten wyjedzie. Boże. Nie bez powodu na stronie rzeczywiście opinii nie ma ani jednej złej. Poważnie. I najlepsze było to, że jadąc tam, ja już byłam nastawiona, że naprawdę będzie dobrze. A było jeszcze lepiej, niż by mi się wydawało. Poważnie, poważnie. Masakra. Więc teraz jedziemy do sklepu po parówki. Tak, sushi na parówki. Sushi po prostu z ekskluzywnej knajpy, w której zostawiliśmy prawie 200 zł. Nie no, 200 zł, bo wzięliśmy sobie jeszcze na wynos sushi. Teraz jedziemy do Leclerca na parówki. Jedynki z serem, najlepsze. Najlepsze parówki, jedynki z serem. No. Nie ma lepszych parówek. Po prostu. Nie sądzisz? Tak, jedynki z serem są najlepsze. A Bazyl co chciał ze sklepu? Jedynki z serem. No Bazyl lubi jedynki z serem. Bazyl wszystko lubi. Nawet mnie. Mnie to kocha, ale... Ciebie to toleruje. Tak. On mnie paja taką wielką miłością, że po prostu daj spokój. I coś mi w oko włosa jakiegoś mam i mnie wkurza. Muszę go wyjąć, bo nie dam rady. O. Ja już jestem w samochodzie, a Dawid pojechał odwieźć koszyk. No i mam tą pościel. Chciałam tą, co była na pierwszej stronie, taka ludowa, ale udało się tą chociaż zakupić, także. Z takiego konta jeszcze nie nagrywaliśmy chyba, nie?
Mi się wydaje, że nie. Mam nadzieję, że mam czysto w nosie. Podjechaliśmy u nas jeszcze na sekundę do sklepu. Wróciliśmy już z Konina i teraz właśnie pan tutaj zaparkował i się już na mnie patrzy, co ja robię. Jakiś zdziwiony. Dziadek jakiś. Więc byliśmy jeszcze na zakupach spożywczych, ale tam parówki jedynki z serem zostały kupione, słuchajcie. Nie no, bez jaj, no przecież matko kochana, nikt mnie nie zje tutaj. Nie, no nie da się tak. My nie będziecie widzieli. Więc parówki z serem i jedynki zostały przez nas zakupione. Pamiętajcie, to są najbardziej sztuczne i najbardziej po prostu najsmaczniejsze parówki na świecie. Dwa, że to jest chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Trzy, tak jakoś mi się spać zachciało. Jak Dawid prowadził, to wiecie, tak w samochodzie, tak. Chociaż nie usnęłabym. Ani nie jestem w stanie w samochodzie, słuchajcie, czytać książki, czy czegokolwiek w ogóle czytać. Telefon, tak, ale jeżeli chodzi o takie papierkowe te, to nie, nie. Więc Dawid chyba, o, idzie, idzie. Więc jedziemy do domu, do niunków. No czekaj, ja już szybko nagrywam i zaraz zobaczymy, jak sushi wygląda. Jezu, jak mi zimno w ręce. Więc jedynki, krakus, jogurt już bio, pomidor. Tu, a, teriyaki. A patrz, ja nie wiedziałam, że to wziąłeś. Teriyaki. Tu mamy oscypka. Filadelfia, bo może się przyda do robienia sushi. A, to już było. Śledź, musztarda musi być. Krakus, również mądre i zdrowe. To dla kotków, a tu Dawid już podjeżdża. Do wódki. Lemoniada. Tak, i teraz możemy otworzyć tego. Sushi. No ale musisz, bo ja nie... Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. Oho, oho, oho. No nie ma nic wspanialszego, no. No, coś. Ale ładne! Jej! Jeju! Śliczne! No śliczne ci powiem! O kurczę, ładne. Oh no! Jakie ty... Aha, to moje z krewyciochą. Ale duży kawał krewety masz, zobacz, jakie masz kawał krewety. No. Pauli musi to wysłać. Tak, muszę Pauli wysłać, Słyszy? Żeby ją też szlak trafił. A to możesz od razu otworzyć. No ja zaraz sobie dziabnę. No, ej, no a ty będziesz patrzył na to? No i no, miseczkę do sojowego i spróbujemy. Halo, Mirciu. Co ty tu robisz? On lubi pudełeczko się chować. On taki biedny kotek jest teraz. Co ty tu robisz? Co? Śpisz? Nie. Chyba śpisz? Niech on no, Javierie mu nie psuj. No ale no to co, będziemy teraz wszyscy w torebkach papierowych mieszkać? Mierdzie, oho. Drzwi się zamyka. Zamykasz drzwi? Kotarkę ci zrobimy taką i będzie ładnie. No Mircia. Cały w torbie, no. Mireczko! A nie zrobiłaś zdjęcie? Nie zrobiłam. A nie zrobiłam już. A telefon mi podaj, tam na komodzie jest. No i wyślę. Nie nagrałam najważniejszego, czyli miętka i kolendra. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Rozpakowałam już tą piękną, cudowną, fantastyczną pościel. Tak mi się podobają te tropikalne wzory, ta dżungla taka, że po prostu szok. Chciałam wam pokazać również z AliExpress taki shaker, którego już próbowałam i zabrałam ze sobą zupę. On się tutaj tak otwiera. Nie podlinkuję go wam na dole ze względu na to, że aukcja już nie działa. Jest nieczynna. Pojemnik ma 400 ml, kosztował mnie chyba niecałe 10 zł. Z tego co wiem, to dosyć podobne i chyba troszkę większe nawet, jeżeli komuś zależy, są w Biedronce. Więc teraz tak, słuchajcie, wbrew pozorom, już jest, znaczy już, dopiero jest godzina 14.56 dokładnie. I z racji tego, iż ja muszę iść teraz wyedytować film, co mi zejdzie z jakiejś do godziny czasu nawet, bo ja go będę łączyła z czwartkowym, którego jeszcze nie wyedytowałam, i wtedy no dłużej to zajdzie, także z godzinę czasu gdzieś będę musiała poświęcić na to, to już będzie 16. Później słuchajcie, pójdę się obkąpać i odstrzelić na nowo i wychodzimy dzisiaj do znajomych. Także
Tak wyglądał dzisiejszy dzień. Co chcę jeszcze powiedzieć, że to sushi polecam wam bardzo serdecznie. Wiem, że w Koninie to Yuki Sushi już jest jakiś czas i naprawdę jestem w szoku, jestem po prostu w ogromnym szoku. Naprawdę. Także jeżeli ktoś by chciał, to bardzo serdecznie polecam wam to miejsce, warte zajrzenia. Jedyny minus tej całej knajpki jest tylko taki, że wystrój jest przecudowny, tylko jest mało miejsca, wiecie? Bardzo dużo, jak weszliśmy dzisiaj, to już były stoliki porezerwowane i ja mówię, matko, gdybyśmy pojechali do tego kina, to w efekcie, gdybyśmy przyjechali po kinie, moglibyśmy nie spróbować cuda. Więc wtedy byśmy pojechali do Sfinksa, naszego ulubionego. Więc co? Pościel idzie do prania. Ja idę edytować. Dziękuję wam bardzo za te 2 dni spędzone razem. Mam nadzieję, że macie niedzielę. Jeżeli nie, to vloga zobaczycie dopiero w poniedziałek. Póki co, miłej niedzieli albo miłego całego tygodnia. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Pa!